Gościem magazynu Fighter Przemysław Saleta, witam. Witam wszystkich, cześć. Panie Przemku, czy boks zawodowy w Polsce jest przereklamowany? Nie jest przereklamowany, choć wydaje mi się, że w tej chwili przeżywa trochę kryzys. W sensie straciliśmy jedyny tytuł, który był w naszym posiadaniu w momencie, kiedy Krzysiek Wodarczyk przegrał. I tak naprawdę też nie ma specjalnie zawodników, którzy oprócz Szpilki, którzy budziliby emocje. No ale może po prostu jest taki gorszy okres. Takie mam wrażenie. Czy pana zdaniem, jakby był pan w skórze Andrzeja Wasilewskiego, to pożegnałby się pan już z Pawłem Kołodziejem? Znaczy chyba łatwiej by było mi się wypowiedzieć, co bym zrobił, gdybym był w skórze Pawła Kołodzieja. Bo pierwszy bym się zastanowił, czy chcę boksować, czy nie. I no, na miejscu Pawła to po prostu no, poświęciłbym dużo pracy nad tym, żeby zmienić styl boksowania, trochę twardziej stanąć na nogach i po prostu no, boksować jak mężczyzna, postawić na siłę fizyczną i to też wiąże się z przeniesieniem do kategorii ciężkiej, bo ma warunki fizyczne takie, że mógłby boksować w kategorii ciężkiej, jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy psychika wytrzyma. Natomiast nie ma specjalnie Andrzej Wasilewski jakichś benefitów związanych z Pawłem Kołodziejem. No też nie sądzę, żeby Paweł Kołodziej zgodził się na to, żeby wystawiać się no summa summarum jako mięso armatnie i zarabiać w ten sposób pieniądze dla siebie i dla promotora z szansą, że Anusz wygra się z niebezpiecznym zawodnikiem. Więc nie wiem też, czy Andrzej Wasilewski ma specjalny interes, żeby Paweł u siebie trzymać. No właśnie, bo już zawiódł wcześniej Andrzej Wawrzyk, teraz zawiódł Paweł Kołodziej. Kolejną osobą, o której się mówi, że może walczyć o tytuł, jest Krzysztof Głowacki. Pytanie, co zrobić, żeby się nie skończyło tak jak w przypadku Kołodzieja i Wawrzyka? Budować jego pewność siebie na coraz mocniejszych przeciwnikach, takich, na których nie buduje się tylko i wyłącznie rekordu, ale człowiek się też uczy i nawet jeśli to kosztuje czasem więcej zdrowia, to przynajmniej kiedy wychodzi się do ringu, do dużej walki, no to nie ma się wątpliwości, wie się, że się wychodzi po wygraną. No, natomiast no, umówmy się, że przeskok z przysłowiowego Czecha na przysłowiowego, niech będzie Lebiedywa, no jest przeogromny i nie wydaje mi się, żeby zawodnik, który ma nabity w ten sposób rekord, był w stanie przeskoczyć tą barierę bez boleści. Cygan po tej dłuższej przerwie wydaje się być bardzo pewny siebie, przynajmniej w wypowiedziach, czy nie za bardzo? No tak, jak słucham Dawida, no to jak mówi, że jest niekoronowanym mistrzem świata, czy nieoficjalnym mistrzem świata, czy jak on to powiedział, to można się zastanawiać, w jakiej rzeczywistości on jest, ale z drugiej strony, no pięściarz, kiedy wchodzi do ringu, to musi być naprawdę pewny swojej wygranej. Akurat to przerwa w karierze zdarzyła się w momencie, kiedy Cygan był w czołówce swojej kategorii, w czołówce światowej i może stąd jego pewność. Ja naprawdę ciekaw jestem tej karty. No, mam nadzieję, że wszystkie te duże niewiadome właśnie takie jak Cygan czy Proxa zaskoczą nas in plus. Aczkolwiek, kto wie, może, bo to obaj tacy zawodnicy, którzy boksują po dłuższej przerwie, aczkolwiek może się okazać, że zaskoczą nas na minus i wtedy będziemy zawiedzeni. Tydzień temu ogłoszono, że Piotr Hallman został przyłapany na stosowaniu dopingu przed walką na UFC Fight Night 51 w Brazylii. Sam zawodnik nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów i już złożył odwołanie w tej sprawie. Jeśli jednak decyzja zostanie podtrzymana, to naszemu rodakowi grozi 9-miesięczna dyskwalifikacja, a także odebranie bonusu za walkę wieczoru w wysokości $50,000.
Już w najbliższą sobotę kolejna gala bokserska z cyklu Wojak Boxing Night, tym razem w Nowym Dworze Mazowieckim. W walce wieczoru niepokonany Krzysztof Głowacki skrzyżuje rękawice z Francuzem Thierry Carlem. Dla 28-letniego Głowackiego październikowe starcie ma być ostatnim sprawdzianem przed bojem z Albańczykiem Nuri Seferi. Z kolei zwycięzca tego pojedynku spróbuje odebrać pas Marko Hakowi.